Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Nie wiem, czy Wysoka Izba pamięta taką spółkę Elektrownia Ostrołęka. Jest takie ściernisko w Ostrołęce, gdzie zburzono dwie wieże Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, po co było im te półtora miesiąca? Otóż 28 listopada Elektrownia Ostrołęka, która nie zrządza niczym, poza ścierniskiem w Ostrołęce, zatrudniła nowego członka zarządu, Tomasz Jan Siwak, od was. Ale również zatrudniła dwa dni temu, 4 grudnia, członkinię Rady Nadzorczej, Anna Bieniek, od was. Jakaś pełnomocniczka PiSu, chyba w Radzyminie. Dokładnie sprawdźcie. Szefową spółki jest pani Beata Kalinowska, radna powiatu ostrołęckiego, oczywiście z PiSu. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, jest wiele tematów, które wymagają jeszcze rozliczenia. Jest wiele tematów, które obciążają bezpośrednio was. Takim tematem jest Elektrownia Ostrołęka. Przepaliliście 2 miliardy złotych i nie ma odpowiedzialnego. Dzisiaj na bezczela, 2 dni temu zatrudniacie członkinię Rady Nadzorczą z PiSu, kilka dni temu nowego członka zarządu. Cały czas doicie. Dojenie to wasze podstawowe zajęcie, ale ono niestety się skończy. Już w poniedziałek. Do widzenia.